Cześć, witajcie w 58 odcinku z serii FIFA 15 Career Managera Nottingham Forest. W ostatnim odcinku doszliśmy do czwartku, 4 kwietnia 2024 roku, co oznacza, że już sezon będzie powoli się kończył. No i zostało nam na razie tylko rozgrywki już w Premier League i w Eurolidze. W Eurolidze jesteśmy z Juventusem w ćwierćfinale. W pierwszym meczu było 2-1 dla Juventusu. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tak, 2-1. Jak widzicie, to pewnie też najcięższy przeciwnik z tych, których mogliśmy tu dostać. No niestety nam się tak udało, że z nimi właśnie wygramy. No i w ostatnim odcinku też pokonaliśmy Hanover. Pokonaliśmy też Hamburger. Jeśli nie mylę, to było w poprzednim odcinku. I wygraliśmy 2-1 w Pucharze Kapitału w finale z Hull City. I mieliśmy parę meczów ligowych. I obecnie wam pokażę, kto dokładnie jest kontuzjowany. Lituwa to powinno pisać, może tak będzie łatwiej. N'Golo, jak tu widzicie. I Ayres, i to tyle. N'Golo, Ayres, to teraz sprawdźmy na jak długo. N'Golo, 5 dni, no to krótko bardzo. Ayres chyba coś dłużej. No jeszcze 3 miesiące, czyli już w tym sezonie go nie zobaczymy. No i na razie to będzie takim składem wyjdziemy. Oczywiście to jest nasz najmocniejszy. O, widzę, że Van de Strik poszedł overall w górę, no to super. Choć i tak tu będzie Feguli w następnym roku. Znacznie lepszy overall, ale oczywiście Van de Strik nie odejdzie, tylko Galliagbero zostanie sprzedany. W sumie już możemy zaczynać ten mecz. Nie mam jakichś tu wielkich nadziei, bo nie sądzę, że uda nam się awansować z Juventusem, ale po prostu rozegrajmy sobie fajne spotkanie. Oczywiście, jeśli dobrze pamiętacie, w Juventusie gra też Assambo Langa. Niestety on od nas odszedł na rzecz tego klubu, choć patrząc na jego rozwój kariery, to bardzo dobra decyzja, ale szkoda naprawdę, że odszedł od nas. No i będziemy mogli powoli zaczynać. Wędrowski oczywiście tu wchodzi w miejsce N'Golo. No i zaczynamy to spotkanie. Van de Strik, pierwsza bramka w 8 minucie. Ale to na pewno nie jest jedyna i ostatnia bramka w tym spotkaniu. To jest pewne. No i na razie jeszcze 20 minut do końca. Rugani, kontuzja. Berardi trafia. Perger trafia i mamy dalej szansę. Jest 2-1, czyli jak tak się skończy, będą karne. No i niestety karne. No jednak nie mogliśmy nic już poradzić. I tak walczyliśmy naprawdę mocno, no ale niestety to są karne. Jednak Juventus jest lepszą drużyną, mniej pewnie lepszych właśnie zawodników do karnej. No i niestety odpadamy w taki sposób, choć i tak powiedziałbym, że zrobiliśmy więcej niż myślałem, że zrobimy. Teraz więc została już nam tylko liga, tylko na lidze się już skupiamy. No i tak piąte miejsce byłoby fajnie przynajmniej zdobyć. Jesteśmy na razie 7 miejscu, ale jeśli wygramy, to wejdziemy na 5, więc przydałoby się wygrać to spotkanie z West Hamem. Polersbeck dostaje szansę, widzę, bo daje oczywiście N'Golo nie może grać. No i gramy to spotkanie z West Hamem u siebie. Allan strzela bramkę, ale Johnson po 5 minutach wyrównuje, no i bardzo dobrze, bo przydałoby się naprawdę wygrać. Mam nadzieję, że jeszcze za chwilę strzelimy. Sterling James, kontuzja. Lee strzela bramkę, no sypie się wszystko w tym spotkaniu. Farrell strzela 2-2. Jeszcze kwadrans gry. No niestety remis, choć dwa razy straciliśmy, mogliśmy przegrać, więc w sumie nie powinienem być zły, ale jednak powinniśmy taki mecz wygrać. Dobrze, Sterling James tylko 5 dni, więc na następne spotkanie z Sunderlandem, jeśli się nie mylę, to nasza podstawowa obrona wyjdzie. No tak, tylko właśnie na razie nie ma Ayresa, tak to reszta drużyny podstawowej. Gramy z Sunderlandem na wyjeździe. Johnson nie trafia karnego w 16 minucie, a tak mogło być super już to spotkanie ułożone, bo byśmy po pierwszej połowie prowadzili 1-0, a tak to jest dalej 0-0. No i wszystko tu się jeszcze może zdarzyć. Jeszcze 20 minut gry przed nami. No i kolejny remis, a powinno być zwycięstwo. No i właśnie Liverpool przegrał,
zbliżamy się i nie powinniśmy takie rzeczy wykorzystywać. No nie wykorzystujemy, no i to jest fatalne naprawdę to co robimy. West Bromwich u siebie, no tu musimy wygrać naprawdę. Już będę tu bardzo zły, jeśli nie wygramy z West Bromwich u siebie. Ederson u nich bronił, to ciekawe. Od Benfiki pewnie tam przyszedł. Na razie jeszcze nie ma żadnych bramek. Jest pierwsza bramka, Jonsen trafia jeszcze w pierwszej połowie, jest 1-0. Przydałoby się 2-0, to byłoby trochę spokojniej. Jest 2-0, Galiak Berów trafia 10 minut do końca i tu już się nic nie wydarzy. No strzelili se, Berahino strzela, ale my mamy zwycięstwo, to jest najważniejsze i mamy 3 punkty. United teraz przed nami, no będzie kolejne wyzwanie. Gramy to spotkanie u siebie. No będzie, rozpoczynamy. United jest na fali z tego co patrząc, więc na pewno nie będzie łatwo. Remis byłby dobry. Widzę, że tu mamy mocnych bardzo zawodników, praktycznie samych mocnych. Dwie żółte kartki mają już na swoim koncie Jones i Janko. Na razie bezbramkowo. Pjanić, który tu gra, oczywiście będzie naszym zawodnikiem za rok. To też właśnie ciekawa informacja, której oczywiście wiecie. I tak jak chciałem, mamy remis. Biorę taki remis naprawdę w ciemno. Widzę, że teraz mamy Arsenal przed sobą. Raport do juniora. A przed sobą Arsenal. Liverpool, chciałem sprawdzić, kogo oni jeszcze mają w tym sezonie. Jeszcze kogo mają w tych kolejkach najbliższych. A co dopiero się tu będzie zaczynał? Dobrze, Liverpool, Wigan. Tu sobie pewnie poradzą. Idąc dalej, Manchester City mają, no to tam mogą mieć trudno. I mają jeszcze Chelsea. Znaczy mają Wigan w 36. City i Chelsea, więc no jest szansa mała na to czwarte miejsce, ale teraz mamy mecz z Arsenalem, który powinniśmy zdobyć punkt, bo jak nie zdobędziemy, jak przegramy, to może być ciężko naprawdę walczyć o to czwarte miejsce. Martin strzela bramkę, no ale długo nie daje się nacieszyć. I po pierwszej połowie jest remis 1-1. Wilshere na 2-1. I myślę, że to spotkanie nam uciekło już. Johnson strzela 2-2. I utrzymujemy to, no to mi to wystarczy w zupełności. Liverpool oczywiście wygrał, ale to nie jest zaskoczenie żadne. Rozwój zawodnika, co to jest? Spory potencjał, mamy tu na niego pomysł, na następnym sezonie wypożyczymy go. Może taką rzecz zrobimy, bo jednak, no może jak się rozwija to dobrze, ale jednak on jeszcze... Nie będę go trzymał oczywiście, nie będę go wpuszczał. Wędrychowski się też fajnie rozwija, to super. Tu niewiele zawodników się rozwija. My przechodzimy do meczu z Newcastle na wyjeździe. I z Liverpool wygra z Manchesterem City, no to już jesteśmy przekreśleni, tak. To teraz walczymy o piąte miejsce jedynie z Tottenhamem. Gramy na wyjeździe z Newcastle. Osborne dość szybko kontuzja niestety. Mitrovic na 1-0. Po pierwszej połowie 1-0. Lascelles, u nich czerwona kartka. 10 minut do końca. I niestety przegrywamy to spotkanie na wyjeździe z Newcastle. Jesteśmy na 6. miejscu dalej. No słaba naprawdę ta końcówka sezonu wykonania naszej drużyny. Osborne tylko na 2 dni. I teraz ostatnie spotkanie, ostatnia kolejka Premier League. Przynajmniej fajnie było skończyć na zwycięstwie. Jest 1-0, Johnson strzela pierwszą bramkę.
No i na razie innych bramek żadnych nie ma. I on sobie trafia karnego, a to mogło być naprawdę super, aby trafił. Ale wygrywamy to spotkanie i kończymy na 6. miejscu ostatecznie. Rozgrywki jeszcze spadliśmy niestety z 5., ale mamy 94 miliony. Czy 9,5, tam nie wiem, nie patrzyłem dokładnie. Junior chce odejść. Który ten junior? Ten, to dobrze, zaproponujmy mu kontrakt, w sumie czemu nie. Ci tu dalej zostaną. Kontrakt przyjęty, czyli mam nowego zawodnika, menadżer w klubie Arsenal, no nie, jednak nie będziemy odchodzić. Jak jestem w Nottingham, to chcę z Nottingham jednak wygrać tą Ligę Mistrzów. Wraca po kontuzji Ayres. Mam zaproponowane spotkanie dotyczące naszej formy. Świetny sezon, no to super. Roli były wspaniałe w pucharze. Też są, no to dobrze, wszystko są zadowoleni. Czyli już teraz musimy czekać na następny sezon, w którym no mam nadzieję, że tu już musimy naprawdę walczyć o awans do Ligi Mistrzów i to na poważnie. I też no po prostu już będziemy mieli na to jakieś argumenty, bo będziemy mieli już super skład naprawdę w następnym sezonie. Zresztą za parę minut zobaczycie w miarę. No teraz póki tak czekamy, to mogę właśnie opowiedzieć o tym paru spotkaniach, bo 4 polskie drużyny walczyły w eliminacjach. Legia Warszawa w środę, czyli wczoraj, bo ja nagrywałem to w czwartek, przegrała z, już nie pamiętam kim, ale z Cypru drużyna. 2-0 przegrała, no i odpadła niestety Legia już dość wcześnie. Nie jestem żadnym fanem Legii, no ale to zawsze mieć polską drużynę to coś naprawdę, no ale jednak szczerze, coś czułem, że nie padną, bo to jakoś tak, jakoś ostatnio żadna polska drużyna tam nie potrafi zajść. No i oni odpadli i będą w Lidze Europy walczyć chyba w trzeciej rundzie. Dzisiaj za to były 3 mecze z polskimi drużynami. Pierwszy to Piast Gliwice z Dynamo Mińskiem i szczerze mnie zaskoczyły Gliwice, jak dobrze grali. Naprawdę oni super sobie rozgrywali tam piłką. Fajnie naprawdę grali, rzut wolny piękny Patryka Lipka. To naprawdę była bardzo ładna bramka, drugą nie widziałem. No ale 2-0 ostatecznie się skończyło i dalej przeszedł Piast Gliwice, więc naprawdę fajnie. Potem był mecz Krakowic z Malmo, czyli Krakowia pewnie najtrudniejszego rywala się wylosowała. Bo jednak Malmo to jest mistrz Szwecji, to jest jedna z najlepszych drużyn. Najlepsza pewnie w Szwecji, no ale też nawet drużyna, która bardzo regularnie gra w Lidze Europy, więc to nie jest nic dziwnego, że sobie łatwo poradzić z Krakowią, choć pierwszą bramkę chyba strzeli w 21 sekundzie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord w Lidze Europy, naprawdę nie wiem. Druga już było ciężej, pod koniec jeszcze pierwszej połowy bili i tak się skończyło 2-0, chyba się nie mylę, i Krakowia wypadła. I Lech Poznań, który szczerze jakbym miał mówić, to chyba moja ulubiona drużyna z Ekstraklasy, choć żadne jakoś tam nie darzę jakąś sympatią, no ale chyba jak już najbliżej Lechowi Poznań, bo tam na przykład od nich Lewandowski przyszedł do Borussii, na przykład też fajno, mają też juniorów, naprawdę. Chyba najlepszych w Polsce mają szkółkę juniorską, naprawdę takie talenty, jakie tam wychodzą, na przykład już nawet w tym składzie, co grałem, Jóźwiak, Puchacz, naprawdę to są fajni młodzi zawodnicy, którzy mogą jakąś przyszłość sobie dobrą zrobić w przyszłości. No i właśnie Lech pod koniec jeszcze ostatni mecz Polski. Dzisiaj to było 3-0 zwycięstwo, dość łatwo sobie poradzili. No i przeszli dalej, a jedną z takich ciekawszych wiadomości, możliwe, że będzie największy transfer, bo mi się wydaje, że to może jeden z największych, jak nie największy transfer w historii piłki nożnej, czyli Leo Messi, bo podobno ma odejść z Barcelony. Ja już szczerze też tak twierdzę, że on odejdzie z tej Barcelony i ma parę tam klubów, no tam mówi się PSG, Bayern, United, tam inne angielskie kluby, Inter, Juventus, City, ale jak mam być szczery, to myślę, że na 90% to będzie City jednak, że on przejdzie do Manchesteru City. No będzie naprawdę fajnie. Ja od zawsze bardziej wolałem Ronaldo od Messiego, ale nigdy nie byłem takim tym kibicem, który lubi Ronaldo i nienawidzę Messiego, bo to jak dla mnie to jest naprawdę głupota, jak można tak się zachowywać. Trzeba naprawdę, ja się cieszę, że urodziłem się w takiej erze Ronaldo i Messiego, że mogę ich oglądać, jak oni grają na żywo. No a nie właśnie na przykład
Nie jak z historii, że w przyszłości bym oglądał dawniejsze mecze, jak na przykład Pele, co można by oglądać tam innych takich zawodników, Ronaldinho, coś takiego. No i właśnie Messi może już do City będzie, pójdzie, to będzie bardzo ciekawe. Właśnie jeszcze jakoś nigdy nie byłem jego dużym fanem, tak jak mówię, nie lubię, nigdy nie byłem jakimś też osobą, która go nie lubi, ale też nie byłem jakimś jego fanem. Ale teraz jak będzie w City, czyli mojej ulubionej drużynie angielskiej, no to na pewno będę go bardziej lubił, zwłaszcza jak jeszcze będzie grał na takim poziomie jak grał, no bo naprawdę poziom ma dalej pomimo wieku, tak jak Ronaldo też pomimo wieku, mają super poziomy dalej. I dalej mogą grać spokojnie. Ronaldo myślę, że z 3 lata jeszcze będzie grał na pewno. Messi to jeszcze to nie wiadomo jakie jego ciało, bo to już, zależy jak ciała nie oszukasz sobie naprawdę. Jeśli nie wytrzymasz, po prostu już nie możesz grać, no to musisz odpocząć. Na przykład niektórzy kończą szybko karierę. Na przykład André Schürrle skończył 29 lat chyba. A to chyba nie przez ciało, tylko po prostu no coś tam. No skończył karierę. Ibrahimović 39 tam 8 lat. I podobno przedłuża kontrakt o 2 lata. No to coś pokazuje po prostu, że on ma naprawdę super formę fizyczną i może grać na jeszcze parę lat. Tak samo myślę, że z Ronaldem będzie, bo z Messi to już naprawdę nie wiem. A to zobaczymy w najbliższej przyszłości. Bo oczywiście dowiemy się do 10 października, bo wtedy chyba się kończy okienko transferowe teraz. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie. A my tu już mam nadzieję, że powoli powinno się oto odblokowywać ten ekran, żebyśmy już przeszli do głównego ekranu. Bo już bym chciał wyruszyć i szukać jakichś zawodników na transfer. Mam nadzieję, że dostajemy w miarę dobre pieniądze. Bo skończyliśmy najlepiej w Lidze Mistrzów, w Eurolidze sobie super poradziliśmy, tylko niestety słabo sobie poradziliśmy w Pucharze FA Cup, ale to tam chyba nadrobiliśmy na Pucharze, na Eurolidze i nawet zarobiliśmy jeszcze więcej. Więc mam nadzieję, że i tak będziemy na plus i tak fajnie było mieć przynajmniej 25 milionów, to był naprawdę fajny budżet. Choć na pewno nie będzie też to takie proste, bo to nie jest, pieniądze nie rosną z drzewa, więc jakoś zarząd musi mieć te pieniądze, a jakie będą, to za chwilę się dowiemy. Bo tu jak tylko się teraz to odetnie, bo jak przejdziemy do 1 lipca, to możemy tam przejść na budżet, na sezon sprawdzić i te sprawy, resztę cele takie. Na ligę i na resztę pucharów. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Już są 5 wiadomości, to znaczy w skrzynce, to znaczy, że już o właśnie powinien się odciąć. I teraz tak. Przybycie zawodnika, któremu obiecaliśmy kontrakt, czyli Feguli. To samo Pjanić i to samo Laporte. Euroliga jest na sezon, ćwierćfinał. Też mam taki cel. Mam nadzieję, że chcę wygrać w końcu tą Euroligę. W krajowym pucharze. Do półfinału też tak chcę. Budżet na sezon 24 miliony. No mogło być lepiej, mogło być lepiej. Cel w lidze. Kwalifikowałem się do Pucharu Mistrzów, to widzę, że ja i zarząd jesteśmy zgodni, bo ja też takie mam cele, praktycznie takie same. I on są 80 do overall, no to super, bo on jeszcze ma właśnie 22 lata, więc to będzie nasz napastnik na dłuższe lata. No i teraz tak. Widzę, że już Pjaniciowi spada overall, ale to nieważne. I tak jest dalej niesamowity. Feguli, zaczynamy. Feguli wchodzi za Van de Strika, to jest pierwsza zmiana. Laporte, on wejdzie za Wędrchowskiego i wchodzi za Engoloka na razie, tak mamy tu obronę. Dalej, Pjanić, on tutaj i wchodzi. Farrell ma ile? 21? IRS 21, no to niestety musimy Martina zdegradować i taki sposób się ustawia nasza jednostka, no jest naprawdę super. Zawsze o, ten tutaj kwadracik, który mam przejeżdżam, to jest super kwadracik i nawet ten, tu właśnie zawodnik, czyli Valetem. No i teraz tak, musimy sprzedać Galiak Berowa i Wędrchowskiego, Galiak Berow, Wędrchowski i McLaughlin, ku pamięci jeszcze muszę sobie szybko ich dać, na sprzedaż od początku tutaj gdzie nie Wędrchowski on pierwszy lista transferowa Galiak Berow on to samo oraz McLaughlin tych wszystkich zawodników wysprzedajemy mam nadzieję, że odejdą w miarę szybko no i teraz tak pierwszy oczywiście zawsze jak tak zawsze czy nie ma jakichś fajnych zawodników wolnych do zdobycia.
nawet na ławki rezerwowe, albo tam uzupełnienie składu, to też zawsze ciekawie. No i przejdziemy sobie. Zwykle bym to robił poza odcinkiem, ale jeszcze spokojnie z 10 minut może mogę nagrać, więc nie mam, nie miałbym co innego robić. Tu musiałby naprawdę jakiś bramkarz mieć koło sieć 20 tysięcy, to znaczyłoby, że jest naprawdę dobry. A tu na razie się nie zapowiada na żadnego dobrego bramkarza. A my jakoś nie potrzebujemy. Ten dość ciekawy wygląda. Ale jednak nie, nie będziemy go brać, jednak troszkę za słaby. Teraz idziemy sobie dalej. No i to był ostatni. To idziemy teraz na obronę, lewa obrona. Czy jest tu jakiś dobry zawodnik? Kreko. No nie, jednak nie. Jeszcze sobie zobaczę Barnesa potem. Ciekawe, czy on się miał rozwija. Ten jest dość ciekawy. Gustav Jach. No nie, jednak nie. To znaczy, że na pewno nie jest dobry, bo jednak trzeba wierzyć zawsze tym i zawsze się to sprawdza. Tym z pieniędzmi, ile chce. Prepelita. 5 tysięcy to nie, to jest za mało. Aby tak z 10 tysięcy chciał. Strasser wygląda super. Strassera się zaobserwujmy. Nie, tego nie. Dalej idźmy. Courtney Williams też super wygląda. Nawet go zaobserwuję pomimo 3 tysięcy, bo naprawdę ma super statystyki. Spline nie. Hanno Philip też nie. Idziemy dalej. Katsikas, jego możemy zaobserwować. Idziemy dalej, teraz w ostatnio to tyle z lewych obrońców, teraz środkowi obrońcy. 8 tysięcy, to musiałby przynajmniej 20, żebym go chciał wziąć. 5 tysięcy tylko. Idziemy dalej. Nie wiem, czy tu kogoś znajdziemy, ale zawsze możemy sprawdzić właśnie i akurat znajdziemy jakąś super gwiazdę przyszłościową. Zawsze to może zdarzyć. No ale się nie zanosi, bo nie ma tu nikogo. Ale i tak jest dość sporo tych obrońców, naprawdę dużo jest. Tak, możemy sprawdzić. 15 tysięcy w takim wieku, możemy go dodać. No i to tyle, ta druga strona. Ten nie. Ten może. Ten może być ciekawy. Idziemy dalej. Mark Phillips, 20 tysięcy. Możemy zaobserwować. Idziemy dalej. Powoli już się będą kończyć ci obrońcy. Przejdziemy na kolejną pozycję prawego obrońcy. No i to tyle do środkowego obrońcy. Przechodzimy właśnie do tego prawego obrońcy. Czy będzie tu ktoś ciekawy? Ten dość ciekawy wygląda. Możemy go zaobserwować w sumie. Czemu nie? Tego może nie, pewnie że więcej jest warty. Do tego wróćmy, nie, jednak nie. I teraz idziemy w drugą stronę. Ten może nie. No nie ma tu prawych obrońców, więc idziemy teraz na środek pomocy. Bjorkman, nie, nie będziemy go brać. Ten bardzo super wygląda i musimy... W sumie tylko jego potrzebuję. Tak, nie chcemy się więcej szukać. Nie potrzebujemy środka pomocników. A taki właśnie jeden by nam wystarczył, ten.
środkę pomocników defensywnych możemy sobie poszukać. W sumie też nie potrzebujemy. Pomocników lewego, na przykład to mogłoby się przydać, jeśli byłby jakiś super. Choć wątpię, żeby był taki niesamowity jakiś. Ten dość durdewit, ciekawie wygląda, no jego sobie zaobserwujemy. Lepszy aut na pewno nie będzie, no i w sumie to tyle, bo napastnika żadnego nie potrzebujemy, nic z takich rzeczy. Teraz tak, Perger młody, to tu wszystko dobrze, no to przydałby się lewy naprawdę pomocnik w końcu dobry. Więc możemy już takiego szukać. Nawet on może być, no może mieć nawet 35 lat w sumie. Bo teraz potrzebujemy po prostu, nie musi być jakimś młodym talentem, po prostu żeby był dobry. Ten nie, a przez przypadek wyszedłem. Ten nie, AF kończy karierę, ten nie. Kończy karierę. Chadli nie kończy karierę, ale nie. Doboleta nie, Chorwat, o właśnie, liderze Oxford awansowałem, to gratulujemy im awansu, zobaczymy się za niedługo pewnie w jakiejś kolejce, mam nadzieję, że ich rozniesiemy. Teraz już nie jesteśmy z nimi, więc nie będziemy chcieli być dla nich mili oczywiście. No, na razie tu nie ma żadnych lewych pomocników ciekawych. Temu się kończy kontrakt, ale nie, jednak nie będziemy go brać. Dry Ride widzę, że go dalej utrzymają. Ten jest dość ciekawy, ale on na pewno nie ma więcej niż 74. A musi mieć przynajmniej 75, żebym chciał tego zawodnika, którego właśnie szukam. Jan Uzaj, ale on będzie za drogi zdecydowanie. Choć możemy sobie go dodać do listy, czemu nie. Hazard, w sumie Hazard może być właśnie, kontrakt mu może wygasać i możliwe, że nie przedłużą, bardzo, to jest bardzo prawdopodobne, że nie przedłużą. Tego zaobserwujemy sobie, zaobserwuj i dodaj do listy. Balmiego też widzę, że trzymają. No i to tyle z tych lewych pomocników w Anglii. Teraz idziemy do Francji. W miarę szybko. Tu nikt dalej. Nie wiem, czy będzie tu jakiś utalentowany młodzieniaszek we Francji. Na razie się nie zapowiada w Niemczech, coś tak bym myślał, że możliwe. Rafael Guerreiro, możliwe, że on będzie już wystarczająco naprawdę dobry. Ten też jest bardzo dobry, choć wątpię, że go zdołamy kupić. Bundesliga. Draxler, dodajmy sobie go. Tego też, czemu nie? Wykazuje wielki potencjał, dodajemy sobie go oczywiście. Tak właśnie czułem w Niemczech, dużo jest dość zwykle właśnie młodych, utalentowanych. I się nie zawiodłem, Sona możemy sobie dodać. Timo Werner, on może być bardzo ciekawy. W sumie nie wiem, czy nie znalazł już moim faworytem. Royce A35, to nie chcę go jednak, to za dużo troszkę. Jak na takiego ponad 11 nie chcę wydawać, zwłaszcza, że on ma już 35, to będzie za niedługo kończył karierę. O, tu może być niesamowicie młody i dobry lewy pomocnik. Wykazuje wielki potencjał tu jakiś. I to tyle. To idziemy teraz do morza.
Do Holandii tylko dwóch jest, no to ciekawe akurat. Serie A teraz. Korea dodajmy. Teraz idziemy w górę z powrotem. Luka Gori, jego sobie możemy dodać. Tam wykaże wielki potencjał, to już sobie go dodamy. Samoa kończy karierę. No to zostało już tam, możemy... Nie, w Polsce akurat nie będzie. Możemy tu, ale w sumie nie wiem, czy się opłaca. Gedesz tu jest w miarę. A nie, on nie jest tu. Wykazuje wielki potencjał. Choć nie wiem, w sumie na pewno nie będzie lepszego, więc... Nie ma co tu szukać, bo to jest dobre, jeśli byśmy szukali talentów, a ja w miarę chcę już takiego, który na pewno już jest dobry. My zostałam właśnie tylko już Hiszpania. Możemy z tego dodać, tego. Idziemy dalej. Koke, nie, 32 to już troszkę za dużo, 31, no to jeszcze mogę pomyśleć nad tym. A taki ponad 32 to jedynie jak już to pewnie za darmo bym chciał. No i to tyle. I to pewnie to tyle też w tym odcinku, bo już zaczniemy sobie ten w miarę sezon już w następnym odcinku, więc to będzie tyle właśnie w tym. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!